Halo, halo, cześć, tu Michał z tej strony. Słuchajcie, ja chciałem bardzo podziękować za wszystkie wiadomości, komentarze, maile i to wszystko, co się dzieje pod filmikami na tym kanale. To, co się w ogóle tu dzieje, to nas przerosło totalnie. Słuchajcie, Kamil i ja, bo my to robimy w dwójkę. Kamil Zawistowski i Michał Witkowski, ok? To są dwie osoby, bo niektóre osoby w komentarzach piszą, że w ogóle o co chodzi, czemu tu jest Michał, czemu tu jest Kamil. Jesteśmy partnerami, robimy to razem, tak? Kamil ma swoje biznesy, ja mam swoje, mamy też wspólne. Wrzuciliśmy na YouTube'a parę filmików, co robimy, jak to robimy. I YouTube oszalał, tak? Znaczy mnóstwo pytań, komentarzy. Ja dostaję też mnóstwo maili z pytaniami o konkretne, o szczegóły. Słuchajcie, ja bardzo przepraszam, ale ja nie jestem w stanie na to wszystko odpowiedzieć, tak? Mamy zaległości w odpowiedzi w tych komentarzach. Ja staram się to robić indywidualnie, osobiście, tak? Nie chcę zlecić tego pracownikowi, żeby on to robił, bo jakby no nie na tym cała idea polega. Tak sobie to wyobrażam, że chcę się kontaktować z wami, chcę odpowiadać na te pytania, na ile jest to możliwe, ale pozwólcie, że będę to robił w formie raczej filmików co jakiś czas. Ewentualnie zrobimy jakieś sesje pytań i odpowiedzi. Natomiast nie mam opcji, żeby indywidualnie każdemu odpisać na maila, za co bardzo przepraszam, tak? Czasami w komentarzach mogę tam jedno zdanie napisać, ale wszystkiego się nie da. Więc bądźcie wyrozumiali, ok? Jesteśmy żywymi ludźmi, którzy robią swoje, chcą się podzielić tym. Ja rozumiem, że dla wielu osób to może być zaskoczenie. Ludzie czasami podejrzewają jakieś podwójne dno. Robimy swoje, dzielimy się, prowadzimy biznesy. Jak chcecie z tego skorzystać, chcecie z nami tam wejść w jakąś interakcję, pogadać, super. Bardzo was proszę, żebyście lajkowali te filmy, żebyście je udostępniali, żebyście się zapisywali na ten kanał, tak, czyli te subskrypcje. Bardzo do tego zachęcam, bo to mi też pokazuje, że to ma sens, że chcecie, i ja wtedy będę nagrywał więcej filmów, żeby być z wami w kontakcie, tak? Więc jeśli macie jakieś pytania, tak jak teraz osoby pytają na przykład o filmik na temat dropshippingu, no to mamy nagranie i za niebawem się pojawi. I na tej zasadzie możemy działać. Ja się bardzo z tym cieszę. Co do moich motywacji, dlaczego to robimy, dużo by gadać. Oczywiście gdzieś tam mamy jakieś swoje plany, tak, ale przede wszystkim chcemy się podzielić wiedzą, chcemy dotrzeć. Tutaj ja uważam, że rynek jest ogromny. Absolutnie nie mam poczucia, że tworzymy sobie konkurencję. Szczerze, słuchajcie, samo Allegro to jest kilkanaście miliardów rocznie obrotu, nie? Więc naprawdę kilka tysięcy w te czy we w to już nie robi żadnej różnicy. Nie mówiąc o sklepach internetowych i w ogóle. To w kolejnych nagraniach tam się pojawi. Także podsumowując, ok? Jak wam się podoba to, co robimy, to proszę o lajki, proszę o komentarze, proszę o subskrypcje. I jeszcze raz przepraszam za to, że z pewnym opóźnieniem tam odpowiadam, czy z pewnym opóźnieniem będę nagrywał kolejne filmy, ale na pewno będę je tworzył, bo widzę, że jest zainteresowanie, chcecie o tym gadać. Super, ja się bardzo cieszę i jestem bardzo za tym. Tylko tak jak mówię, bądźcie wyrozumiali, jakby ja prowadzę swoje biznesy, Kamil prowadzi swoje, robimy też razem różne rzeczy. Chodzi o to, że jesteśmy dosyć zajęci, nie? Mamy rodziny, dzieci i wiecie, no ja nie spędzam 8 godzin dziennie na komentarzach gdzieś tam, chociaż bardzo cenię wasze komentarze i czytam je wszystkie, okej? Odpisuję z pewnym opóźnieniem, trochę to trwa, bo chcę to robić osobiście. Nie chcę, żeby mój pracownik po prostu siedział tam i komentował za mnie, nie? To ma być sposób też komunikowania się z wami. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. Jeszcze raz dzięki za wszystkie pozytywy. No, natomiast wszystkim hejterom mówię hello! Trzymajcie się, na razie, pa!